Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecho, to jest tryb Skirmish w Destiny, w Crucible. Będziemy walczyć w małych oddziałach z przeciwnikami, gdzie będzie można rewajwować swoich kompanów. No takie taktyczne bardziej podejście. No, zobaczymy jak sobie poradzę z tym, ze śmiganiem w małych oddziałach. Ale jak, tylko 6 Guardianów? Czyli 3 na 3, ja myślałem, że to 3 teamy po 3. Kurde, mała liczba. Ja rozumiem, że oni więcej rzeczy robią po prostu, czyli tam rzucają jakieś firebole, tutaj coś, bla bla bla, ale ej. Aha, ja 21 level, jakiś koleś, ja jeszcze gość na 9. No mam nadzieję, że to będzie wypośrodkowane jakoś. Zobaczymy zresztą, jakie mają statki zaraz. Nie, ale dobra, czyli co, obiektywy czy kile? Bo tego właśnie nie wiem, nie doczytałem. Skoro taktyczne podejście, to powinny być jakieś strefy kontroli. Do kontrolowania, gdzie stoi. Tak samo jak pierwszy tryb, jaki sprawdzaliśmy. Control właśnie. Może coś w tym stylu. A cholera wie, cholera wie. Jakby co, właśnie. Stop, stop, stop. To jest idealny moment na zmianę na shotguna. Kurde. Jak the anomaly. Moon. Dobra, to zaraz, zaraz, moment. Kurczę, no nic do mnie zdążyłem zmienić, no. Niech to szlak. Dobra, a może ty... Oj, tutaj nie byłem jeszcze, ale szybko zmieńmy. Bam, dobra. Co to jest tak właściwie? Dobra, ale tak jak mówiłem, brak oznak szacunku w stosunku do przeciwnika jeszcze się kończy, więc rzucam tego papierosa. Macham do współgraczy i lecimy z tym koksem. Małe drużyny, po 3 osoby. No, zapraszam za mną może, co wy na to? Przeładowane wszystko na pewno? Na pewno. O, jesteś? No kurczę, przysiągłbym, że to ja go pierwszy zabiłem, nie? Przysiągłbym na autentycznie, ale chyba tak kurde nie było. Ej, wow, revive poszedł, a tu petagasze, fuck! Ale przypał. No, ale udało się jeszcze gościa ściągnąć, nie wierzę. Nie wiem jakim fuksem. Ale dobra, double revive. Z mojej strony. Kurczę, dobra. No shot, kurde, robi swoje. Ale jego broń też zrobiła to, co do niej należało. Ej, reviving, no nie teraz, kurde, jak ja tak stoję. No przecież tu nie można puścić pada do sobie nawet na sekundę, jak się okazuje. Nawet na sekundę, a teraz autentycznie muszę. Bo muszę zakręcić butelkę, bo się, kurczę, w niej troszeczkę pali. No, melej. Daję radę. Tu na dole. No, na dwie łapki, jeżeli tak już chcesz kampić. Łosiu, super ktosiu. Jest ciekaw, czy śmierć po a późniejszy revive, czy to się zalicza jako zgon, czy... Co tak właściwie? No, jednak shoty lepiej. Ale jeszcze pozostaje karabinek zawsze. Jeszcze zawsze. W sumie też można czaić na miejsca, gdzie przeciwnicy zginęli. Ach! Uciekł. Dobra, przeczajmy się z shotem. Revive. Szybki. Tak jest. Ale śmierć. Czyli mnie też zrewajwuje teraz szybciutko. Czy nie będzie na to czasu? Cholera, dobra. Dobra, normalny respawn jednak. To chyba był pierwszy taki normalny, autentyczny zgon mój. Dobra, tam dwa rewajwy już są potrzebne. Albo niekoniecznie. Pewnie tutaj będą biec zaraz. Pięknie! Nie wiem, jakim cudem to przeżyłem, nie? Stopy, w stopy, nie wierzę. Po stópkach gościa. Ej, już go widziałem. Dwóch! Yes! Double! Enforcer. Ej, shoty jest. Dobra, nie kitrajmy się przy ścianach. Heavy ammo! Nie zdążę raczej. Ale idzie, jest koleś. A, nasz shot jego pięknie się wmontował.
Jeden pocisk. A, kurczę, już łapka szła na poprawkę tam. No ale póki co najlepszym zawodnikiem jestem ja tutaj. W sumie chyba nawet zasłużenie bym powiedział. Bo wymiotka idzie. I to nawet niedelikatna. No, jeden strzał jeszcze. A kurde. No patrzcie, jak mnie zrobił. A to jest ten sam, do którego ja strzelałem? Ale pojechał ze mną w takim wypadku. Dobra, zrobiłeś to? Pięknie. Teraz tylko ja jeszcze. Muszę kogoś zabić. Łapą. Może dawno tego nie robiłem. Nie, ale serio, najpierw trzeba podnieść tutaj naboje specjalne. Special ammo. Dobra. I rozpocząć przeładowywanie. Jak centralnie nade mną jest teraz? W tym momencie konkretnym? Jak to? Mamy tutaj revive, tak? Niby. Jest potrzebny. Dobra, wrzuciłem coś na górę. Taką niespodziankę. Dwa shoty. Nie no, palić shotiego na razie na takim dystansie. Chyba, że gdzieś się przyczają tutaj. Na przykład ten. No. Nawet dwie łapki musiały zadziałać po prostu. Dobra, leci do niego. No, to jest no, piękne uczucie. Załatwić kogoś shotting w połączeniu z łapą. No, ej! No nie. Tak to my nie robimy. Dobra, revivuj, dzięki. Teraz pozwól mi się delikatnie wycofać. Jak, na granat znowu wszedłem? Jak to jest możliwe? Czy ten granat już tam leżał? No okej, okay, dobra, jak tak, to tak, respawn poproszę. I lecimy tam, gdzie nasz koleś padł. Dopiero co. Już przegrywamy! Po gościu na striku. Ej, asysta poszła. Ten granat w ciemno praktycznie. You're in the lead. No jest i prowadzenie. Może nie dzięki shotiemu bezpośrednio, ale... Nawet na średnim dystansie okazał się spoko! No przecież kurde... Respawnuj mnie, dzięki. Revive. Świetnie wszedł, jak masło. Ale dobry jestem na 21 poziomie. Już przegrywamy? Tak, przegrywamy. Nieznacznie, ale jednak tak. Już dalej pozostaje najlepszym zawodnikiem, jeżeli patrzeć na punkt tylko oczywiście. Jak tam? To dobra, szybko. Na ratunek kolesiowi. Super naładowany. Heavy ammo available. No! I tak to się robi. This is how we do it. Gained the lead. No ja, kurde, no ja go nie zabiłem? Przecież dostał strzał i piąchę. No klasyczna mechanika dla gier Bungie. Czemu teraz nie zadziałała? Ej, może się wychyli tam. Albo... Albo nie. Oj. Pójdzie revive chyba zaraz. No, jest i revive, pięknie. Oj, ale skopałem. No, jeszcze stałem koło granatu, no pięknie. Najlepsza ucieczka, piechol, najlepsza, nie? Stać w miejscu. Yeah. Robią mnie jak chcą. Dobra, może nie tak bardzo, że aż jak chcą, ale no, troszeczkę się czuję mięsem armatnim teraz. Okej, ogień krzyżowy. To by się przydało w moim teamie. Żebyśmy tak ludzi brali w pułapki. Chyba trochę daleko, ale chyba zdążę. Jeszcze może jakąś różnicę przywołam. No kurczę, ale tego kokija mi zaliczyło, mam nadzieję. Ale dobra, co z tego? Jak i tak przegraliśmy. Dobra, idę do tyłu. Ej, do przodu, 6 kili.
Czyli nawet nieźle. I jakieś papcie w nagrodę? Oczywiście, że tak. Next game in. No dobrze, zagramy jeszcze następną, oczywiście. Już taka forma odcinków się przyjęła, że dwa mecze. Dwa matchmakingi. Dobra, panowie, mam nadzieję, że jesteście gotowi na team playing. Że pogramy coś drużynowo. Widzę, gust odnośnie statków mamy bardzo podobny. Przynajmniej my dwoje. No, ale nie wiem, jak tam trzeci koleś od naszego, z naszego teamu. Ej, to nie jest ten sam? Nie. Chyba nie, nie dokładnie ten sam, ale dobra. Blind Watch na Marsie. Meridian Bay. Kurde, Marsa jeszcze nie zwiedziłem. Nie zwiedziłem w ogóle. Choć w sumie Księżyc wygląda trochę jak Mars. Znaczy nie, inaczej. Ziemia wygląda troszeczkę jak Mars. Podobne budowle. Dobra, tam z lewej. Ten koleś na niebiesko. Dzięki specjalnym, legendarnym barwom. Work together and you might survive. No dokładnie, ja bym był za tym, żeby posłuchać tego kolesia, który to powiedział przed chwilą. I autentycznie pracować wspólnie, razem. Mam shot jego? Mam, dobra. Możemy popracować. Nie wiem, po jaką cholerę to rzuciłem. Oh shit. Mój błąd teraz, że taka ucieczka. David. A jeszcze jak David napisane, czy wy to widzicie? David. Ej, dobra, tam był koleś koło mnie. Jestem ciekaw, czy chciał mnie ratować, czy co? Nie wyglądało mi na próbę ratunku. Dobra, troszeczkę więcej do Shotiego. Ej, gdzie oni poszli? Czyżby jeszcze wyżej? Nawet jeżeli tak, to kurczę, nic nie widziałem. Oj, moment, tu revive? Dobra, może się... Nie, nie uda się. No nie. No dobra, ale to trzeba będzie zaraz odrobić. On się musi udać, po prostu. Okej, okay, więc tak. Może najpierw amunicja, to jest zawsze dobry początek. Shoty przeładowany, maksymalnie granat jest, wszystko jest, okej. Okay. Ale nikogo jeszcze nie zabiłem, to jest mniej okej. Okay. Zresztą spójrzcie na wynik. Druzgocąca porażka póki co, dla nas. Ale póki co tylko, póki co. Dobra, ktoś padł. Dobra, ten też. Pierwszy mój kill. Dopiero. Czy można to uznać za moją osobistą porażkę? Tak, ale jeszcze nie wszystko stracone. Wystarczy dupę spiąć. Odpowiednio. I należycie... poprawić piąchą pewnego niesfornego gościa. Nie wiem, to ja? O kurczę, Shoty, ale daję radę. Masakrycznie, że mi się udało z tego wyjść. Okej, okay, dobra, już normalna broń. Trzeba na dłuższym dystansie podziałać troszkę. Moment, mój żyje? Żyje, dobra. Jeszcze przez chwilę przestraszyłem. No head od kogo? Ode mnie, nie wierzę. No dobra, wziąłem się do roboty. Porządnie. No. I oczywiście w momencie wypowiedzenia tych słów, co się stało? Zginąłem, ale na szczęście od supera, więc jeszcze nie aż tak źle. Reviving. To może być. Dzięki. Aczkolwiek tutaj trzeba górę pokryć, tak mi się wydaje. Bo gdzieś tu będą skakać. Już jest. Jest tu dalej? Nie. Nie, nie ma go. Jest wyżej! Heavy ammo available. Dobra, ja sam sobie z nim poradziłem, jeszcze headem. Ha! Dobra. Ej, heavy ammo! Znowu się schapałem i nie zdążę. Pewnie. Znając życie i moje garbate szczęście, no ale, kto wie? Dobra, tego przynajmniej z rakietami rozwaliłem. Taki plus. No piękny, no rewajwuj mnie! Dzięki! Dajcie mi to. Bo tu są. To jest jedna rakietka, którą ja na pewno wykorzystam. Ej, tu jeszcze nie były gdzieś? Gdzieś jakoś coś? Nie. Okej, okay, to pozwólcie, zabawię się w Lone Wolfa trochę i odbiegnę. Od reszty. Bo tu ktoś może być. Za narożnikiem dosłownie. I się czai. Albo nie. No ale jedno jest pewne, chcę wykorzystać te rakiety należycie. Ej, zwłaszcza, że tam są jeszcze naboje. Kurde.
czemu umknęły moje uwadze. Nie! No nie wiesz, że nie trafiłem. Zmarnowane rakiety. Przynajmniej jedna. A może dlatego właśnie, że ona podążała za celem. Może to był ten problem właśnie. Ale dobra, może mi się uda dobiec. Wygrywamy? Tak, wygrywamy. I to wygrywamy sporo. Więc jest czas na taki sprint właśnie. O, je dobiegnę. O, tu już jakiś koleś przeleciał, poleciał. Oj, no nie wiem. No nie wiem. O, dobra, udało się. Tylko one są pode mną. To jak ja mam tam zejść? Tu? Nie. No to jak? Tędy, dobra. Po prostu. Tak po prostu, no dalej. Dzięki. Dwie, okej. Ja z tego zrobię użytek. Należyty. Nie wierzę. Jak to się stało? Jakim cudem? Czy jednak co, jest się nieśmiertelny w trakcie wykorzystywania umiejętności specjalnej? Serio? A, nie zrewajwowałeś mnie jednak. A, tamten próbował, no sorry. A, nie mogłem tak długo czekać. Te kile mi uciekają. Przez te próby zabójstwa rakietami właśnie. Trzeba po prostu strzelać. Dobra. Jesteśmy na górze i co teraz? Gdzie są oni? Ale, a, widzieliście co zrobił? Masz jeszcze w twarz, w nos. Mój, mój. Pięknie. Teraz tak, shoty. I inne naboje też przy okazji. Nie, serio, latamy w teamie, tak jest najlepiej, ale z drugiej strony tu ktoś jest. O, albo nie? No a może jednak? Kurczę, no w krótkim dystansie jestem kiepski dosyć z tą bronią. Jak oni autofire'em mi naparzają. No ale takie parę strzałów. Dobra, shoty. Jest, jeden. Drugi. Trzeci. Triple? Nie, to była asysta. Kurde. A myślałem, że pierwszy na nagraniu triple kill będzie. Dobra, ale w shoty go troszeczkę uszczupliłem, więc teraz szybko podnieść. Okej. Okay. Jest dobrze, jest dobrze. Ale może nie z shotem takie latanie akurat. Dobra, może ktoś tu wewnątrz się czai? Nie? Na pewno jest tu na górze. No, jakieś vorteksy tu widzę. To w takim wypadku, gdzie jest on? Tu jest. No, poprawka na dwie piąchy. Nic nie widzę. Ale i tak go zabiłem, nie wierzę. No, i teraz nie wiem. Szczęście czy talent? To już wy rozsądźcie w komentarzach na przykład. Albo gdziekolwiek indziej, ale... Nie zginąłem przez to, że użyłem supera, ale też zmarnowałem go. Wow. Koleś, czemu do mnie? Why the fuck? Jesteśmy razem. O, tam się pozabijali nawzajem, czyli tam zaraz się gracze zbiegną pewnie. W tamte rewiry. Heavy ammo on the way. A wiem gdzie jest, zazwyczaj tam. Gdzieś tu. Było heavy ammo. No pięknie, zmarnowany granat. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tam dopiero! O kurde. Dobra, pytanie czy zdążę? Chyba, że raczej podnieśli. Boom raz! Boom dwa! O kurde, idealne zaskoczenie. Targets eliminated. Witch Hunt. Udało się zdobyć trofeum. Nie wiem za co, ale dostałem. Spoko. Jeszcze mnie zrewajwował na koniec, dzięki. Ej, praktycznie 2000. 2045 punktów, no. Taka różnica nas dzieliła. Ej, dobrze, dobrze, nieźle. Jakiś zaszyfrowany mamy? Mamy chyba, albo nie, mamy po prostu buty. Dobra, ale już zrobię leave matchmaking, bo to już w tym momencie kończy się odcinek, ale rzucę jeszcze w ekwipunek szybko. Mogę w trakcie takiego loadingu? Nie, niestety tylko w trakcie przelotów, jako takich.
Szkoda. No ale już powinno być. No, słucham, słucham. No, pięknie. Upgrade, ale upgrade czego? Aha, tego sprzętu. Pulse Rifle. No, jak już muszę. I kosztuje tylko Glimmer. No co za problem. Ale to są nowe buty. I zaszyfrowane też jeszcze. Dyscyplina i siła. O kurde. Dobra, ale to serio, kochani, już to sobie w następnym odcinku odszyfrujemy. Albo po prostu już z tymi butami będę biegał, bo nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja. Więc w tym momencie, kochani, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!